Pani Katarzyno, to chyba taki naprawdę oczekiwany powrót do telewizji, przynajmniej przez nasze czytelniczki i czytelników. Pani się już zdążyła stęsknić za telewizją, że przyjęła propozycję od TTV? Muszę powiedzieć, że 4 czerwca, w momencie kiedy rozstałam się z stacją TVN, dostałam tyle wspaniałych słów wsparcia i takiego, no nie powiem, że pragnienia, ale wiele osób pisało, szkoda, że już pani nie będzie, może jeszcze pani kiedyś się pojawi. Ale tak to jest w tym naszym życiu zawodowym, że raz jest na wozie, a raz jest w nawozie. No i teraz znowu jestem tutaj z powrotem. Nowe otwarcie, nowa stacja ogólnopolska, bardzo dynamicznie rozwijająca się. A Bosacka pozostanie Bosacką. To będzie nadal program poradnikowy, będzie nazywał się De facto Bosacka. Będzie o takich rzeczach, które z życia rzeczywiście czerpiemy, z pomysłu. Jestem mamą 4 dzieci, więc ta rzeczywistość, taka codzienność, namacalność mnie bardzo interesuje. Rzeczywiście zastanawiam się, czy moja rodzina powinna pić wodę z kranu, czy jednak wodę butelkowaną, która jest bezpieczniejsza. Jakich szczoteczek do zębów powinni używać, w jaki sposób zachowywać się, kiedy mamy na dworze smog, i tak dalej, i tak dalej. Właściwie wychodzimy z domu albo jesteśmy w domu i te pomysły przychodzą same nam do głowy. Wiele osób zastanawia się, jak to się stało, że pani wróciła do telewizji, no bo nie ukrywajmy, to rozstanie, przynajmniej w mediach, było opisywane jako takie rozstanie smutne i że musiało coś się może wydarzyć, żeby ta atmosfera się ociepliła, żeby pani wróciła do grupy TVN. Jak to wygląda jakby z pani strony, bo tutaj najlepszy moment, żeby o to zapytać. W pewnym momencie jest tak, że jest stół i są karty na stole. I w moim przypadku było tak, że tych kart z propozycjami było bardzo dużo, z bardzo różnych telewizji, również z internetowych telewizji. I propozycja TTV wydawała mi się na tyle interesująca, bo jednak z kanału dla kobiet do kanału ogólnopolskiego. Ja na przykład, my mamy taki domek letni pod Poznaniem i tam moja sąsiadka, pani Ludwika, zawsze mówi, dlaczego ja pani nie mogę oglądać? Otóż pani Ludwiko, od dzisiaj właściwie może pani oglądać mnie u siebie w domu.